Zakwitły już pelargonie, a w tym to już chyba najpiękniejsze. A pachnie to to, że... Koperek! Konia mi wpierw nakarmiesz. Uważam, panie poruczniku. To się stroi, moja gołąbeczka. Do cna chcę oczarować naszych gości. O, dużo dbam o nich. Nawet o tego, co właśnie wrócił z podjazdu? Nawet o tego. A już ci. Zatrzymała mu ten sam alkierzyk, co go zajmował przed odjazdem. Psujesz go, bo to Bóg wie, co pomyśleć. Wart starania, bo zacny kawaler i oficer nas chwał. No ale chodź mi, Kasieńko, bo tam żołnierze nie chcą jeść bez swego widoku. Za chwilę, tylko sprawdzę, czy jest... Ciszej! Ciszej do milion krotset kartaczy! Jeść chcemy! Głodniśmy! O czym? Po próżniactwie? A jeszcze mówią, że żołnierze! Pod Frydlandem 5 dni nic się nie miało w gębie, a to już dobrze było! Ale jak który żołnierz popatrzał na marketankę komarowo, to mu się zaraz jeść odechciało! Panka, Magda, ruszaj się! Czemu nie jesz, smyku? Muszę chwilę odsapnąć. Jedz, jedz! Żołnierz musi jeść na zapas, bo nie wiadomo, co jutro będzie. Jutro? Jutro ryba, bo post. Magda, podawać! Więc widziałeś, wać pan, ich przednie straże? Piechota? Jazda? Huzarzy, panie pułkowniku. A na wprost nowego dworu austriackich saperów widziałem przy zbijaniu pontonów. Aha. No tak też myślałem. Spróbują przerzucić się wyżej. Majorze, przygotować raport do głównej kwatery. A wać pan odpocznij. Będziesz mi potem potrzebny. Uważam, panie pułkowniku. Spodziewałem się takiego powitania. Dziękuję. Za co? Za kwiaty? W oberży pod gwiazdą ty w
każdej izbie gościnnej znajdziesz waszemuś kwiaty. Przepraszam, myślałem, że to coś oznacza. Nic innego jak to, że mam o swych gości staranie. Czy o wszystkich jednakie? Panie poruczniku, melduję, że konie już opatrzone. Słuchaj, drabie, ile razem ci mówił, że do izby bez pukania się nie wchodzi. To nie stajnia. Chciałem zapukać, panie poruczniku, ale drzwi były otwarte, znaczy można. No już dobrze, dobrze. Panie poruczniku, rajska kwatera, żyć i umierać. Obroku takiego nigdzie nie dostanie. Źrą koniska, aż im się uszy trzęsą. Tobie też. Ja se też nie krzywduję. Skąd to masz? Co? Kwiaty. A kwiatki to na przywitanie od anioła z kuchni. Okrutnie we mnie rozmiłowana, panie poruczniku. Kwiaty nie dowodzą miłości. Tu jeno taki zwyczaj. A wędzonka to też zwyczaj? Nie, panie poruczniku, to od serca. Dziewczyna jak kocha, to pierwszą rzeczą dba o żołądek kawalera. Koperek, spenetrujesz, czy we wszystkich izbach są kwiaty. Rozumiesz? Rozumieć nie rozumiem, ale spenetruję. Się gapisz, miskę patrz, zatrwę. Masz panu dla mnie, gapisz, wina. No i co tutaj? Ale sympatyczna nie wiadomo. Ojście Kozucki, a Polinie nasz, a może byś tak ruszył do atakwas? Twoim wąsikom ponoć żadna się nie oprze. Bo cóż mam tu kiedy... Kiedy rekuza pewna. Życia. Tandem tedy jej zdrowie wznoszę, wasz mościowie. Biła! Biła! Żryj, chudziaku. Tyle twojego, co nażresz. Ino patrzeć, jak cię na wojnie ubiją. I po wszystkim. Jak się macie, komarzysko? O, pan porucznik, dobra dzień. Witam. Przyszedłem opatrzyć Miadosza. Ja go patrzył, panie poruczniku. Owca dostał podwójną ranę. Prawda, gniady? Krzywdy nie ma, co? Dzięki, sierżancie, bo Mucharek tylko go pewnie rozsiodłał i w te pędły do kuchni zrejterował. No właśnie, ten wasz mości koperek to jeno do kapusty kwaszenia zdatny. Taki to ten dzisiejszy żołnierz. To nie to, co to my. Marengo, Friedland, Mantua. To nic, stary. Jeszcze i my pokażemy, co potrafimy. Pan porucznik to tam pokaże, bo zacny z wasz mości żołnierz. Aby jeno się babom nie dać zawojować. A która by mnie tam chciała? No już ci. Znam ja taką, co aż piszczy do pana porucznika. Zacności i śliczności niewiasta, ale zawsze baba. A z babami trzeba krótko. Żem ja tak mojej baby twardo nie trzymał. To chciał. Te kluńa, rozmawiamy sobie. Cicho! Śniadanie narządzone. Chodźmy, panie poruczniku, bo tam Kasieńka za panem oczki wypatruje. Gdzie zaś? Bardzo jakoś na mnie nielaskawa. No, dużo się wasz mość na tym zna. Mówi, że nie chce, a w serduszku aż piszczy. Takie już jesteśmy my kobiety. No, chodźmy, panie poruczniku. Panie poruczniku, melduję, że we wszystkich izbach są kwiaty. Cicho! Pozwól, Kasieńku, już ja ich obsłużę. Dla takiej gębusi to człowiek i fajki by się wyrzekł. Cicho, trupnie, o, nie dla psa kiełbasa.
Co wać pan zjesz na śniadanie? Jest polewka piwna, są zrazy. Dzięki niegłodnym. Nie można tak. Wasz muś uschniesz bez jadła, jak kwiatuszek bez wody. Już moć tych kwiatuszków, bać panna, nie wspominaj. A uschnąć, tak chyba uschnę. Ale niby przeze mnie, prawda? Póki żyję, nikt mnie tak nie sekował. A przecież ja... Co? Co? Też spudluję. Wolu lew, bohater, ale do niewiast fujara! To wasz mość źleś myślał. Nie rozumiem. No właśnie. Ale trudno wasz mości tłumaczyć przy ludziach. Więc gdzie? Jak się wszyscy rozejdą, przyjdź wasz mość, porozmawiamy. Może zrozumiesz. Smakuje? Co nie ma smakować? Osobliwie z takich rączek. Delicja. A może mojej roboty sama pieklam? Niech mnie kula bije. Pan. Póki żyw, takiej gęsi nie widziałem. Zjem cię pan jak wróbelka. Taki już jestem. Może być dobrze, aby było dużo. A co do dziewcząt? Masz asan ty samo, Maksymy? No pewnie. Lubię ogromnie, jak się biło o mnie. Zadora, właśnie właśnie. Pilne disko do sztabu, zawieziesz natychmiast. Uważaj, pułkowniku. A nie chwili czasu do stracenia. Wiesz, konia i rzecz. Zamówisz się osobiście do księcia ministra i powiesz, że... Sokolnicki odparł Austriaków dwukrotnie przy próbach sforsowania Wisły. Czy widziałeś, wasz mość, jakieś nowe ich przygotowania? Nie, wasza książęca mość, ale ich straże przednie posuwają się szybko z biegiem Wisły ku górze. Aha, ku górze. Suponuję, że nie odstąpią od planu i oszańcują się gdzieś dalej. Co prawda Sokolnicki ma ich na oku. Ba, ale ze swoją garstką nie da rady. Pod odsłoną artylerii szańca gotowi przerzucić się przez Wisłę na Kontona. Słusznie. Słusznie. Sokolnickiego wesprze Blumer ze swoją grupą z Serocka. Koperek. Uważam, proszę jej mości. Nie widzieliście, gdzie pana porucznika? Obiadem go widziałem. Był czegoś bardzo markotny. A teraz gdzie jest? Dokumentnie nie wiem, ale tak sobie miarkuję, poszedł się gdzieś pocieszyć. Co też koperek bajduży? A już ci bajduży. Jej mość myśli, żeś jedna na świecie. Mój pan jeno palcem kiwnie, a najpiękniejsze za nim polecą. Chciałem też podziękować. Nie wiem, jak to się mówi, ale było mi tu bardzo dobrze. Szkoda, że wasz mość wyjeżdżasz. Szkoda.
Nie miałem nawet okazji powiedzieć wszystkiego tego. Wszystkiego? Chodzić niż za wsparciem. No więc czemuż nie chodzicie? Ale jak tu chodzić, kiedy co niejednemu to się ręce albo nogi w bitwie zawieruszyły? Bardzo wam współczujemy, ale skarb ma teraz pilniejsze wydatki. Wybacz waszmość, panie poruczniku, ale to musiałbym od samego księcia wodza usłyszeć. Wysłali mnie tu towarzysze inwalidzi. Nie po jałmużnę przyszedł, ale po inwalidzką zasłużoną rentę. Książę Minter nie ma czasu na takie sprawy. Panie poruczniku, ja muszę... Nic tak, książę was nie przyjmie. Milisiacar! Generale, uksłać! Wyjeżdża. Książę nas opuszcza? O, a na długo? Nas na nudy. Jestem niepojęta, ale służba nie drużba. Teraz dopiero rozumiem cały tragizm tych słów. A la guerre, comme à la guerre. Panie, na długo. Tylko na dwudniową inspekcję. A więc to, madame. Do widzenia. Do licha. Jeżeli tak dalej pójdzie, to chyba z nudów skonam w kwiecie lat. Długoż nas będą trzymać w tej zapadlej dziurze? Dziura bo dziura, Juści. W Sarocku pod gwiazdą lepiej się kwaterowało. Ale człowiek może do wszystkiego się przyzwyczaić. Do stu par diabłów. Teraz dopiero widzę, jak nam dobrze było u panny Kasi, co? Jak w niebie. I jadło smaczne, i winko, a tu? A tu kapusta i serwatka. Cóż znaczą nasze tęsknoty za gospodą wobec cierpień Andrzeja? Dawaj spokój z tą gospodą. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Ale serce czyjeś tam zostało. Czy twój koperek już wrócił ze wsi? O, no słyszysz przecież, że wrócił. Oj, poruczniku, welduję posłusznie, całą wieś zlatałem. Wszystko spałaszowane. Nie no, te tajka ostały. O, nie, a i na nie też musiałem długo czekać. Bo to kurze nie powie, siadaj Aśćka, pan porucznik czeka. Cóż to, tymi trzema jajkami chcesz nas wszystkich nakarmić? Zaraz upitrasimy jajecznicę, Anielka mi pomoże. Jak zostanę generał, wezmę cię za kucharza. Lepiej rożnem obracasz, aniżeli pałaszem. Nie dziwota, panie poruczniku, z jedzeniem obeznany jestem od dziecka. A z wojaczką dopiero od roku. Wieszcie, kule biją. Adla, adla, adla.
choć z nimi kłopotu i pracy co niemiara, to jednak smutno, że poszli saperlot. Tylem świata zjechała jako marketanka. Pół życia mi zeszło w marszach, obozach, bitwach. Przywyklam do nich. I dziś jeszcze, choć stare lata, poszłabym z nimi sakreble. To komarunia zostawiłaby mnie samą? Nigdy bym komarowej nie puściła. Co to źle wam u mnie? Chyba i w niebie tak mi nie będzie. Ale wola pana domu o tym postanowi. Przecież Andrzej wam laska. Traktuje komarowa, jak gdybyście byli moją matką. Zacny kawaler. Wart takiej żony. Co to? Goście? O tej porze? Sługa mościwych panów oficjerów. Chcielibyśmy pokrzepić się i zanocować. Ano, czem chata bogata. Proszę. Kuba, Franek, wstawać duchem! Idź spać, Kasieńko, sama i koksę. Wasza córka? Nie, jej mościanka jest gosposią. Miło mi powitać piękną gosposię i przeprosić ją za tak późny najazd. Nie ma za co. U nas zwykła rzecz. Ale ekscytować pannie natura nie poskąpiła. Dawać panu łatwych słówek. Dość w to oczka spojrzeć, aby... Aby lada co bajać. Chyba urodować pannę nie ja pierwszy sławię. Tak natarczywie i bez ogródek to wasz mość pierwszy. Cnotą rycerskiego stanu jest cześć i uwielbienie dla ci pięknej, a słabej. Tego mi jeszcze nikt tak kształtnie nie wyłożył, jak wasz mość, panie... Major Żeński do usług. Byłam zaskoczona podobieństwem pana majora do księcia wodza. A istotnie, jestem do niego trochę podobny. To wać panna. Skądżeby? Ale mam jego konterfekt. My go tu wszyscy bardzo kochamy. O, kochacie nawet. I to okrutnie. Czy to prawda, panie majorze, że książę Zamlot był strasznie balamutny? Ponoć żadnej foremniejszej nie darował. Nawet u was o tym mówią. No, no. Mówiłaś, wać pan, za młodu, więc się chyba już ustatkował, bo i zestarzał się, i zbrzydł. Co? Książę zbrzydł? No, może nie tak bardzo. Podobny przecież do mnie. Już dziesiąta na zegarze, czaście światła. Gospodarze! A pan major się nie posili? Nie, dziękuję. Wina się jeszcze trochę napiję i dobranoc.
Proszę, niech się panowie nie inkomodują. Dobranoc wasza. Panie majorze, dobrej nocy. Czy aby my się tu wszyscy pomieścimy? Nie zabraknie izb w gospodzie? Niech się pan major spieszy, bo gotowi wszystkie zająć. I cóż ja wówczas pocznę? Któż mnie przygarnie? Mówiłaś mi, Aśćka, że masz konterfekt księcia Józefa. A radbym go obejrzeć. Dopiero za godzinę, jak wszyscy usną. Dobrej nocy, panie majorze. Tam na licha te rozmowy po nocy. Komaruniu, nie byłabym niewiastą, gdybym nie lubiła słuchać do serów. A nie byłabym sobą, gdybym nie splatała mu figla. Czyli warte zachodu. No, zbyt w sobie zadufany. Myślę, że na karczmarkę to dość kiwnąć. Dam ja mu nauczkę. Wasza książęcamość raczy wydać jeszcze jakieś rozkazy? Nie. Nie, nie. Możesz masz mocie udać się na spoczynek. Ja tu jeszcze zostanę. Czuję, że niewiasty chcą mi jakiegoś figla splatać. Muszę to spenetrować. Dobranoc, Wyszczański. Dobranoc, wasza książęcamość. Czego?
Pacierza za grzeszną duszę. Z bereźniki. Andrzeju, śpiochu zatracony, wstawaj! Maj na dworze! O, idę zaraz! Miesiąc zakochanych! Twój miesiąc! Powiadam wam, powietrze jak balsam. Wszędzie pachnie wiosną. I oborą. To już mija tydzień naszego czekania. Dopiero pierwszy tydzień. Dowództwo jakoś o nas zupełnie zapomniało. No, co się stało? Co się stało? Co się stało? Co się stało? Nic nie powiem, zanim nie odsapnę. Boże! No gadajże! Komar, poczciwina, niech mu zima lekką będzie. Co? Co? Umarł? Wprost przeciwnie, przyjechał! O, co za specjały! No, nareszcie skończył się glut. O, kiełbaska! A czy budeczka jest? Mil serce! O, komarzysko! Witam nowo oficerów. Melduję się z transportem amunicji żołądkowej. Skądżeście się tak rano wzięli? Ano, całą noc jechałem, aby dawać panów ze śniadaniem zdążyć. Te frykasy to od gospodyni. Pięknie pozdrawia wasz mościów i opięć prosi. A dziękuję. A cóż poza tym nowego w gospodzie? Nuda, panie poruczniku. Strasznieśmy się już stęsknili. A co tu jest? Serce! Zostaw, bo to pewnie tylko dla porucznika. Od panny Kasi. Z cynamonem, panie poruczniku. A ta baba to od mojej baby. A ode mnie to ten gąsiorek. Komarówka. Ja ją tak nazwałem. Własnego wymysłu. Bo to po wypiciu wszystkie komary od człowieka uciekają jak chuchnie. Nie, no to dobra jest. Tylko czy nie za mało? Bo tu dużo komarów. A dla mnie Magda nie przysłała tych takich ukłonów. A mówiła, żeście jej obiecali jakoweś pachnidła. Powiedzcie jej, że już pisałem do samego sułtana, ale mi huncwot poganin nie przysłał. No to komaruniu, siadajcie z nami do poczty. No, siąść mogę. Ale na chwilę jeno, bo chciałbym przed wieczorem być w domu, bo pewnie baba wam przykazała. O, baba mnie? Co baba? Kto by się tam baby bał? Do 100 000 kartaczy! Sakreble! Dlaczego do tej pory izba nie sprzątnięta? Magda, ruszać się! Po krata napolitańska! Gdzie gosposia? Śpi jeszcze. Proszę pożegnać i podziękować gosposi za gościnę. Nie ma za co. Toć gospoda. Ale gosposia, gosposia. Dajcie jej to na pawią i spłatała. Bywajcie. Thank you.
miasteczka jedziecie? A no tam, tam. A to może byście tak nas... Ja jak nie piję, to mogę rok nie pić. Ale jak już zacznę, to muszę. Ale wot, sakreble. Dobra, Wudzia. A skąd to wędrujecie? Nie mowa. Ja go wyleczę. Jak się mojej komarówki napije, to mu się zaraz język rozwiąże. A czy przypadkiem nie do Serocka jedziecie? Już ci, do Serocka. A, no to może byście nas podwieźli. I tę flachę podwiozę. Niewiele tam już tego zostało, ale może dojedziemy. No, to Anawa, jedziemy. We czwórkę będzie nam zawsze raźniej. Tam mojej babie się pewnie już cnizam. Tego. Siadać. Siadać i jedziemy. Prosto. Nie wiem. Dobra. Zapowiedziała mu, żeby wrócił. Już. Te kluniu, skarbie, uważasz, byłbym na czas wrócił do domu, ale spotkałam, powiadam ci, zacne chłopy. Do miasteczka było jeszcze szmat drogi, więc myślę sobie... Do miasteczka było jeszcze szmat drogi, a ten w dodatku kaleka... Gdzie więc... ty, Moczembo? Wyprzesz najpierw konie i marsz do sani! Moczy gębo? Jaki mi generał? Moczy gębo? Ja na twoje rozkazy... Rozumiesz? Robię zawsze to, co ja chcę. Każesz mi do stajni? Idę do stajni, bo tak mi się podoba. Proszę obudzić nas o wschodzie słońca. Czegoś mi się ci dwaj nie podobają. Chytrze ze... I ten nie mowa... Oj, co wam komaruni po głowie chodzi? Mało do nas rozmaitego luda zajeżdża? No, już późno. Czas spać. To się układź. Ja tu jeszcze posprzątam i fajeczki pokurzę. Dobranoc, panileczko. Dobrej na... No, pychaj, bracie. Bo dla ciebie owiec to tak jak dla mnie gorzałka. To też ci go nie żałuję. A moja tekla mi żałuje. I czemu to? Co? Czemu? Czemu? Wiadomo mu. Bo ją rozpuściłem jak dziadowski bicz. A z babami trzeba ostro. Rozkaz tak ma być, ani mruru. Labuś ma fam saperiot. Thank you.
nami. Ruszaj! Czego? Wiesz, opoił kogoś, sprowadził do gospody. Szpiegów! Wszelki duch, te kluniu! Ale nie marudź, bierz karabin. Same baby nie poradzimy. A, nie poradzimy. Teraz nie poradzimy. Widzisz, mówiłem, zawsze co chłop, to chłop. Co? Co? Karabin mi ojciec. Karabin! Karabin mi ojciec. Hauptmann. Die Demeldung haben wir ein Boden verdient, was? Sicher, hier geht's um die Wurst. So ist das. Steht. Tworzyć. Otwierać no, po strzelę! Leży! Leży! Jezus Maria! Równo stać z ochroną. Czapkę zdjąć. Aha. Verstanden? Nawet nie wiecie? Jaką grubą rybę złapaliście? Od razu zmiarkowałem, że to nie drobna plotka. Palić bo człowiek na wojnie obeznany z tą szoską robotą. Pod Napoleonem nie takie już były okazje. Pamiętam raz pod Marengo czekaliśmy właśnie. To byście go pojmali? Tak jest, książę generale. Dziękuję ci, mój stary. Porucznik Szczeński wyruszył natychmiast z rozkazem do generała Sokolickiego. A jak zacyni strzelać, to wszyćkie szybę powypadali. Takie one są. Takie to zawzięte i mściwe. To teraz weźmiecie ten łowiec cy incym razem. A ja jak jestem, to niech to ta będzie tak, jak mówicie. No. Wojtek! Ale mówię wam, dzielnie się spisał, a potem komar, Austriaka postrzelił, związał i jazda z nim do księcia. To kto sterał, gospodę będzie prowadził? A no nie wiem, może jeszcze wyzyje, choć miarkuję, że nie ma nadziei. Tak jo, subrat postrzelił. Gospodarzu! Chodźcie na dół. Co? Co opowiadacie? Austriaci, panie poruczniku, w Sarocku na gospodę napadły. Mówiliście o gospodyni, co z nią? Nie wiem, czy wyzyje, jaką wyjeżdżał, wymierająca. Kto? Stara? Komorowa? Nie, młodo, panno Katarzyna. Czy jest pan pułkownik? Nie ma, panie poruczniku, pojechał z panami oficjerami do dworu na podwieczorek. Wszyscy pojechali? Wszyscy, panie poruczniku. Thank you.
Kasieńko. Andrzej! Co się stało? Myślałem, że przybędę za późno. Byłaś przecie umierająca. Umierająca ja? Więc nic ci się nie stało. Przestraszyłeś mnie tylko. No aż piedzy. O. Nigdy cię już nie opuszczę. Będę zawsze przy tobie, będę twoim. Moim. Nie śmiem i nie umiem o więcej prosić. Choć kocham cię nad życie. Jedziesz pewnie z rozkazem i wstąpiłeś po drodze. Nie. Przybyłem z rozkazu własnego serca. Jak to? Tak samowolnie oddaliłeś się z kwatery? Przecież tam od tygodnia nic się nie dzieje, Kasieńko. Tam było. Już ten teraz pan porucznik nie powie, że pusta głowa. Kule mam we mnie. Thank you.
Pacyfiku. Proszę o chwilę rozmowy. Proszę, słucham. Panie pułkowniku, o co go oskarżacie? Andrzej jest niewinny, przysięga. Nie wyszywarło ścianka, uspokoi. Toć sądu jeszcze nie było. Czy za samowolne oddalenie się od kwatery grozi aż kara śmierci? Ja się pokoju nie. Ale to wojna. Wtedy są wszelkie pozory dezercji. Ale on nic nie wiedział o rozkazie. Zeznał, że uczynił to z premedytacją. To niemożliwe. Znam Andrzeja od dziecka. Nigdy bym go o tak hańbiący krok nie posądził. Ale wobec przyznania się do winy i odmówienia wszelkich wyjaśnień, co go do tego skłoniło... Panie pułkowniku, porucznik Andrzej tej nocy był u mnie. Gdyby przewidział wymarsz, toć by się nie oddalił. Jakże go bronić, skoro sam się oskarża? Jeśli honor nakazuje mu pokryć pewne fakty milczeniem, ja jego tajemnicę muszę uszanować. Sam wydał wyrok na siebie. Szkoda. Od wyroku byłoby jeszcze odwołanie do łaski księcia wodza. No ale niestety książę dla dezerterów jest nieubłagany. Honor żołnierski nade wszystko stawia. A czemu to Acan nie je? Takie specjały, posiliłby się Acan. Gdzie mi tam jadło w głowie? Pewnie kula dokucza. A już ci kula. Kulę dla żołnierza znieść, co dla kury jajko. O pana porucznika się frasuje. Wolej by mi jeszcze 10 kul we łbie mieć, jak ten jeden frasunek. A prawdaż to, że zdezerterował? A wypluń, że to słowo. Taki żołnierz, taki bohater, zdezerterował. Nie, to jakaś inna kozera jest. Ale jaka? Twoje uporczywe mnie z góry przesądza wyrok. Cały pułk okryjesz niesławą. Jako dowódca, jako święty pamięci ojca twego kolega i przyjaciel, zaklinam cię, wyznaj prawdę. Zresztą i tak wiem, gdzie byłeś tej nocy. Gospodzie. Panie pułkowniku, złożyłem już zeznania i proszę mnie zwolnić od dalszych pytań. Rozumiem. Chcesz poświęcić życie w obronie czci niewieściej. Zaprawdę to bardzo rycerskie. Ale pamiętaj, że giniesz śmiercią zdrajcy, nie bohatera. Pułkownik Tyszkiewicz ułatwi ci audiencję. Zawsze miał cię w wielkim zachowaniu. Wyjść! Czego Acan tak we drzwi walisz? Pan porucznik przykazał stukać zawsze, toć nie stajnia. No i co, pan pułkownik pozwolił jechać? Mnie by zaś odmówił, przecie mnie ubóstwia. Jedź, powiada, bohaterze mój, powiada, do księcia, powiada. I pomóż, powiada, tej biednej niewieście, powiada. Tyś, powiada, w pałacu swój człowiek, powiada. Sam książę okrutnie cię miłuje, nie powiada. Nie traćmy czasu, jedźmy, jedźmy. Konie już zaprzężone, możemy jechać. Co się stało? Nic nie rozumiem. Cicho. Ale dlaczego nie weszliśmy bramą tylko przez płot? Tu taki zwyczaj.
pierwszy raz musi przez płot. Jakieś dziwy. A dlaczego się chłamy? Bo tego sługusa nie znam. Za moich czasów nie słyszę. Drugi idzie ci. Cina zajedzie. Pan, panie Ziółkowski. To jest Ziółkowski. On pójdę, zagadam go i odwiodę od wejścia. A wasz ościanka wtedy ruszaj śmiało. Dobrze, dobrze. Czołem mości Ziółkowski. Co? A sam czego tu szuka? Kto ich zaczął? Ziółkosiu, nie poznajecie? Toć wasz krewnia. Moja siostra i wasza siostra. To Nigdym siostry nie miał. Nie, to jest chciałem rzec. Wasz brat i mój stryj. Gdzie diabeł, to ci brata to... nie mam. Coś mi tu acan cyganisz. Mów prawdę, czego tu szukasz? Panie kuchmistrzu, to jest panie ochmistrzu. Właściwie chodzi o to, byłem do Czeladnej, bo tam moja narzeczona w służbie jest. Patrzę, a tu złodziejaszki z piwnicy wino wynoszą. Co? Gdzie? On, panie Ziółkowski, biegnijmy. Bardzo to ładna piosneczka. Szkoda jeno, że o starości przypomina i melancholię budzi. Zaiste piękna, ale nazbyt smętna. A młodzież rada by wesołości potańczyć mocho. Gdyby książę raczył zezwolić. Toć czas wojny. Mieliśmy skromnie pomuzykować. Powieczerzać, a tu... Prosimy, mości książę. Prosimy, mości książę. To się okazja jest. Wczorajsza Wiktoria pod górą, jutrzejszy odjazd księcia. Ha, wtedy ulegam. Tańczcie państwo, jeśli ochota. Dziękuję. Regardez, cher comte, voilà une fillette. Oh, comme elle est jolie, comme elle est belle. Mais non, elle est plus que belle, elle est charmante, elle est gracieuse. Mademoiselle, vous permettez que je vous présente, monsieur le comte. Qui est tout le comte? Et comte de Sally. Ah ah, de Sally. Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que je sais, est-ce que je sais? Mademoiselle, et permettez-moi que je vous présente monsieur le général Vuitton. Nie wie tam, nie, nie wie. Qu'est-ce que l'a dit? C'est ce que je sais. Mais les yeux. Oh. Ah, c'est vrai, les yeux. Nie, nie. Dziękuję bardzo, ja nie jestem głodny. Qu'est-ce que l'a dit? Mais je dis mnie, oh, chi, 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 chi. Czy co, czy co? Qu'est-ce que ça veut dire, chi, co? Oh, ça, je comprends déjà. Oh, quoi? Ah, ça, je ne sais pas, madame. Merci.
On commence. Vous permettez, madame? On commence, vous permettez, madame? Cher comte. Cher général. Cóż to za wizyta? Bać panna tu? A to się major Rzęcki ucieszy. Jak to? Pan major Rzęcki jest tutaj? Tak. Więc może pomógłby mi dostać się do księcia? Możliwe. Alors, vous permettez, madame? Alors, vous permettez, madame? Oh, excusez, monsieur. Madame est venue voir le prince ministre. Pas de chance. Pas de chance. C'est votre cher comte. C'est votre faute, mon général. Cher comte, cher général, adieu. Au revoir, cher comte. Hmm. Zbyszku, pozwól. Zatańczysz z panią. Ja jestem na służbie. Wszyscy na miejscach. Lansier, proszę. Wasza książęcamość. Mesdames, messieurs, proszę tańczyć dalej. Co toż pani starościna mówi? Bruno, tu się zawsze tak on wiek wcale go nie zmieni. To żale. Jeśli sprawa urzędowa, to rozpatrzyć ją mogę tylko u siebie, w gabinecie. I żeby wać panna nie zblądziła, umieszczę znak na drzwiach. Jaśnie, książę jest majorem? Nie, to raczej major jest księciem. O Boże! Jej mość dość obcesową sobie poczyna. I to tak choram publiko. Czy za to ma ginąć wasza książęca mość na swoich żołnierz? Czy można ich o tchórzostwo posądzać? Afekt go zaślepił, a honor każe mu milczeć. Wasza książęca mość jest tego honoru wzorem, wiesz? Spokój się, Aśćka. Zrozumiałem wszystko i bardzo ci współczuję. Jutro będę w Serocku, zbadam tę sprawę i zobaczę. Ratuj go, panie! Głowa do góry! Kochasz go przecie, a miłość... Miłość czyni cuda. Thank you.
Porucznik Andrzej Zadora za pozostawienie w potrzebie powierzonego mu oddziału i za opuszczenie szeregu staje przed sądem pod zarzutem dezercji. Otwieram przewód sądu polowego. Co oskarżony ma na swoje usprawiedliwienie? Nie mam nic do powiedzenia. Antoni Koperek. Jest. Ułan Antoni Koperek, ordynans oskarżonego. Tak jest, panie pułkowniku. Co możesz powiedzieć, Dory, nie było w potyczce pod górą? Bo akurat nie był nieobecny. A ty byłeś w tej potyczce? No jakżeby, panie pułkowniku. Właśnie mi zakarbowali na łbie, ale nie dali rady. A gdzie był wówczas porucznik Zadora? A bo to melduję do raportu, było tak. Miałem przeprowadzić porucznikowego kasztana, żeby się nie zastał. A że wałko nie jestem, wtedy zapomniałem. Pan porucznik co robi? Dawaj sam oprowadzać kasztana. Ale co to ma wspólnego ze sprawą? A jako że kasztan narowista, jucha, bryknął panu porucznikowi w pole. Pan porucznik za nim. A tu pobudka, wymarsz i ani pana porucznika, ani kasztana. I wychodzi na to, że to moja najgorsza wina. To jest tylko twoja supozycja. Ja? Tak jest, panie pułkowniku. Tylko moja supozycja. I dlatego dopraszam się surowej kary. Nie płacz, nie desperuj, słoneczko moje. Wszystko ku dobremu się obróci. Zanim co, gotowi go rozstrzelać. Rety, byle nie wymówić. Ani sobie do głowy nie dopuszczaj. Pomyśl, książę ci powiedział, wódz naczelny. Zeznania świadków nie dali ani jednego szczegółu łagodzącego winę. Zresztą przyznanie się oskarżonego usuwa wszelkie wątpliwości. Jest. Tak, Andrzej Zadora, porucznik drugiego pułku Lanu, winien 3 na 4 maja roku pańskiego. Muszę wejść, muszę! Co? Książę generał, wódz naczelny! Siadajcie, waszmość panowie. Czyńcie swoją powinność. Za czyny tak uwłaczające godności oficerskiej, za uchylenie się od spełnienia rozkazów czasu wojny, czasu starcia z wrogiem, sąd polowy ma jedną tylko karę. Karę śmierci. I tej się domaga. Udzielam głosu obrońcy. Miłościwi panowie sobie. Właśnie porucznik Zadora, dalibóg, miłościwi panowie sędziowie, to jest niemożliwe. Teraz, porucznik Zadora, miłościwi panowie sędziowie,
serce na dłoni, kawalerska fantazja i gotów jestem... Siadaj, siadaj, waszmość. Znać łatwiej ci szablą szermować. Postaram się zastąpić cię godnie. Proszę. Powierzony mi został honor wojska, któremu przewodzę i w obronie tego honoru przemawiać chcę, waszmościowie. Haniebna to rzecz, dezercja i nie masz na nią pardonu. Jest... Zanim wydacie na niego wyrok, zważcie, waszmościowie, w swoich sumieniach. Można piętno infamii. Przy moim boku walczył dzielnie pod Raszynem. Znam i wy go znacie jako rycerza bez trwogi i skazy. Nie, waszmość panowie, nie mogło tchórzostwo być przyczyną jego postępu. Inna to musiała być przyczyna. Przypadkowo znam ją, waszmościowie. Porucznik Andrzej Zadora mógłby jednym słowem odeprzeć hańbiący zarzut. Drży jednak, aby cień nie padł na inną osobę. Waszmościowie, całe wasze do mnie zaufanie stawiam w obronie. Wiecie, że w moim otoczeniu nie zniósłbym zdrajcy. Jeśli winą jest młodość, gorącość serca, to one tu zawiniły. Złej intencji atoli i macie na to mój parol. A teraz sądźcie go, waszmościowie. Sąd polowy daje porucznika drugiego pułku ułanów Andrzeja Zadorę winnym samowolnego oddalenia się od swego oddziału i skazuje go na miesiąc twierdzy zawiętego wyroku aż do zakończenia działań wojennych. Miałeś, waszmość, nie lada orędowników. Żeś ich wstawiennictwa wart, dowieść tego masz nie lada okazję. Za chwilę, waszmościowie, wyruszamy naprzód ku Galicji. Zechcij pułkowniku wydać rozkazy. Czołem, panowie.
widziałem. Pan poruczyk, co robi? Dawaj sam oprowadzać kasztana. Ale co to ma wspólnego ze sprawą? A jako, że kasztan narowista, jucha, bryknął panu porucznikowi w pole. Pan porucznik za nim. A tu pobudka, wymarsz i ani pana porucznika, ani kasztana. I wychodzi na to, że to moja najgorsza wina. To jest tylko twoja supozycja. Ja? Tak jest, panie pułkowniku. Tylko moja supozycja. I dlatego dopraszam się surowej kary. Nie płacz, nie desperuj, słoneczko moje. Wszystko ku dobremu się obróci. Zanim co, gotowi go rozstrzelę. Rety, byle nie wymówić. Ani sobie do głowy nie dopuszczaj. Pomyśl, książę ci powiedział, wódz naczelny. Zeznania świadków nie dali ani jednego szczegółu łagodzącego winę. Zresztą przyznanie się oskarżonego usuwa wszelkie wątpliwości. Jest tak. Andrzej Zadora, porucznik drugiego pułku Lanu, winien 3 na 4 maja roku pańskiego. Muszę wejść, muszę! Kto? Książę generał, wódz naczelny! Siadajcie, waszmość panowie. Czyńcie swoją powinność. Za czyny tak uwłaczające godności oficerskiej, za uchylenie się od spełnienia rozkazów czasu wojny, czasu starcia z wrogiem, sąd polowy ma jedną tylko karę. Karę śmierci. I tej się domaga. Udzielam głosu obrońcy. Generał, moczy gęba. Ja na twoje rozkazy, rozumiesz? Robię zawsze to, co ja chcę. Każesz mi do stajni? Idę do stajni, bo tak mi się podoba. Proszę obudzić nas o wschodzie słońca. Czegoś mi się ci dwaj nie podobają. Chytrze ze... i ten nie mowa. Oj, co wam komaruni po głowie chodzi? Mało do nas rozmaitego luda zajeżdża? No, już późno. Czas spać. To się układ. Ja tu jeszcze posprzątam i fajeczki pokurzę. Dobranoc. Panileczko. Dobrej na... No, pychaj, bracie. Bo dla ciebie owiec to tak jak dla mnie gorzałka. To też ci go nie żałuję. A moja tekla mi żałuje. I czemu to? Co? Czemu? Czemu? Wiadomo mu, bo ją rozpuściłem jak dziadowski bicz, a z babami trzeba ostro. Rozkaz tak ma być, ani mruru. Labusz ma fam sapeliot. Thank you.
Marcinie! Marcinie! Tak. Bierz karabin, ruszaj! Czego? Wiesz, opoił kogoś sprowadził do gospody! Szpiegów! Wszelki duch, te kluniu! Ale nie marudź, bierz karabin! Same baby nie poradzimy! A, nie poradzimy! Teraz nie poradzimy! Widzisz, mówiła... O, kraka napolitańska! Gdzie gosposia? Śpi jeszcze. Proszę pożegnać i podziękować gosposi za gościnę. Nie ma za co. Toć gospoda. Ale gosposia, gosposia. Dajcie jej to na pawiony z płatala. Bywajcie. Tak nas... Ja jak nie piję, to mogę rok nie pić. Ale jak już zacznę, to muszę. Ale wot za kreble. Dobra, wódzia. A skąd to wędrujecie? Nie mowa. Ja go wyleczę. Jak się mojej komarówki napije, to mu się zaraz język rozwiąże. A czy przypadkiem nie do Serocka jedziecie? Już ci, do Serocka. A, no to może byście nas podwieźli. I tę flachę podwiozę. Niewiele tam już tego zostało, ale może dojedziemy. No, to no, jedziemy. We czwórkę będzie nam zawsze raźniej. Tam mojej babie się pewnie już cni zam. Tego. Siadać. Teraz jedziemy. Teraz. Prosto. Nie wiem. Dobra. Zatku, Kaleka. Gdzie ty, Moczygębo? Wyprzesz najpierw konie i marsz do sani. Moczygębo? Jaki mi generał? Moczygębo. Ja na twoje rozkazy... Rozumiesz? Robię zawsze to, co ja chcę. Każesz mi do stajni? Idę do stajni, bo tak mi się podoba. Proszę obudzić nas o wschodzie słońca. Czegoś mi się ci dwaj nie podobają. Chytrze ze... I ten nie mowa... Oj, co wam komaruni po głowie chodzi? Mało do nas rozmaitego luda zajeżdża? No, już późno. Czas spać. To się układ. Ja tu jeszcze posprzątam i fajeczki pokurzę. Dobranoc, pani Leczko. Dobrej na... No, pychaj, bracie. Bo dla ciebie owiec to tak jak dla mnie gorzałka. To też ci go nie żałuję. A moja tekla mi żałuje. I czemu to? Co? Czemu? Czemu? W
wiadomo mu. Bo ją rozpuściłem jak dziadowski bicz. A z babami trzeba ostro. Rozkaz tak ma być, ani mruru. Labuś mafam saperiot. Kogoś. Dziękuję. Za co? Za kwiaty? W oberży pod gwiazdą to w każdej izbie gościnnej znajdziesz waszemuś kwiaty. Przepraszam. Myślałem, że to coś oznacza. Nic innego jak to, że mam o swych gości staranie. Czy o wszystkich jednakie? Panie poruczniku, melduję, że konie już opatrzone. Słuchaj, drabie, ile razem ci mówił, że do izby bez pukania się nie wchodzi. To nie stajnia. Chciałem zapukać, panie poruczniku, ale drzwi były otwarte, znaczy można. No już dobrze, dobrze. Panie poruczniku, rajska kwatera. Żyć i umierać. Obroku takiego nigdzie nie dostanie. Źrą koniska, aż im się uszy trzęsą. Tobie też. Ja se też nie krzywduję. Skąd to masz? Co? Kwiaty. A... kwiatki to na przywitanie od anioła z kuchni. Okrutnie we mnie rozmiłowana, panie poruczniku. Kwiaty nie dowodzą miłości. Tu jeno taki zwyczaj. A wędzonka to też zwyczaj? Nie, panie poruczniku, to od serca. Dziewczyna jak kocha, to pierwszą rzeczą dba o żołądek kawalera. Koperek, spenetrujesz, czy we wszystkich izbach są kwiaty. Rozumiesz? Rozumieć nie rozumiem, ale spenetruję. Cicho! Cicho! Czego się gapisz? Miskę patrz! Zatrzymy! Weź panu dla biega, gdzie wina? Co to teraz? Ojście Kozucki, Apolinie nasz, a może byś tak ruszył do ataku was? Twoim wąsikom ponoć żadna się nie oprze. Bo cóż mam tu kiedy... Kiedy rekuza pewna. Tandem tedy jej zdrowie wznoszę, wasz mościowie! Biła! Biła! Żryj, chudziaku! Tyle twojego, co nażresz. Ino patrzeć, jak cię na wojnie ubiją. I po wszystkim. Jak się macie, komarzysko? O, pan porucznik, dobra dzień! Witam! Przyszedłem opatrzyć Miadosza. Ja go patrzył, panie poruczniku. Owca. Przyćhańbiący zarzut. Drży jednak, aby cień nie padł na inną osobę. Wasz mościowie, całe wasze do mnie zaufanie stawiam w obronie. Wiecie, że w moim otoczeniu nie zniósłbym zdrajcy. Jeśli winą jest młodość, gorącość serca, to one tu zawiniły. Złej intencji Atolino. I macie na to mój parol. A teraz sądźcie go, wasz mościowie.
Sąd polowy daje porucznika drugiego pułku ułanu Andrzeja Zadorę winnym samowolnego oddalenia się od swego oddziału i skazuje go na miesiąc twierdzy zawiętego wyroku aż do zakończenia działań wojennych. Miałeś, waszmość, nie lada orędowników. Żeś ich wstawiennictwa wart, dowieść tego masz nie lada okazję. Za chwilę, waszmościowie, wyruszamy naprzód ku Galicji. Zechcij pułkowniku wydać rozkazy. Czołem, panowie. Czego? Pacierza za grzeszną duszę. Z Bereźniki. Andrzeju, śpiochu zatracony, wstawaj! Maj na dworze! O, idę zaraz! Miesiąc zakochanych! Twój miesiąc! Powiadam wam, powietrze jak balsam. Wszędzie pachnie wiosną. I oborą. To już mija tydzień naszego czekania. Dopiero pierwszy tydzień. Dowództwo jakoś o nas zupełnie zapomniało. No, co się stało? Co się stało? Co się stało? Co się stało? Nic nie powiem, zanim nie odsapnę. No gadajże. Komar, poczciwina. Niech mu zima lekką będzie. Co umarł? Wprost przeciwnie. Przyjechał. O, co za specjały. No, nareszcie skończył się głód. O, kiełbaska. A czy wódeczka jest? Mil serce. O, komarzysko. Witam nowo oficerów. Melduję się z transportem amunicji żołądkowej.
Skądżeście się tak rano wzięli? Ano, całą noc jechałem, aby dawać panów ze śniadaniem zdążyć. Te frykasy to od gospodyni. Pięknie pozdrawia wasz mościów i opięć prosi. A dziękujemy. A cóż poza tym nowego w gospodzie? Bez polewka piwna są zrazy. Dzięki niegłodnym. Nie można tak. Wasz mość uschniesz bez jadła, jak kwiatuszek bez wody. Już choć tych kwiatuszków, bać panna, nie wspominaj. A uschnąć, tak chyba uschnę. Ale niby przeze mnie, prawda? Póki żyję, nikt mnie tak nie sekował. A przecież ja... Co? Co? Też spudluję. Wolu lew, bohater, ale do niewiast fujara! To wasz mość źleś myślał. Nie rozumiem. No właśnie. Ale trudno wasz mości tłumaczyć przy ludziach. Więc gdzie? Jak się wszyscy rozejdą, przyjdź wasz mość, porozmawiamy. Może zrozumiesz. Smakuje? Co nie ma smakować? Osobliwie z takich rączek. Delicja. A może mojej roboty sama pieklam? Niech mnie kula bije. Pan. Póki żyw, takiej gęsi nie widziałem. Zjem cię pan jak wróbelka. Taki już jestem. Może być dobrze, aby było dużo. A co do dziewcząt? Masz asantę samo, Maksymy? No pewnie. Lubię ogromnie, jak się biło o mnie. Zadora, właśnie właśnie. Pilne disko do sztabu, zawiedziesz natychmiast. Uważaj, pułkowniku. Ani chwili czasu do stracenia. Wiesz, konia ją zawsze. Zamówisz się osobiście do księcia ministra i powiesz, że... Sokolnicki odparł Austriaków dwukrotnie przy próbach sforsowania Wisły. Czy widziałeś, wasz mość, jakieś nowe ich przygotowania? Nie, wasza książęca mość, ale ich straże przednie posuwają się szybko z biegiem Wisły ku górze. Aha, ku górze. Suponuję, że nie odstąpią od planu i oszańcują się gdzieś dalej. Co prawda Sokolnicki ma ich na oku. Ba, ale ze swoją garstką nie da rady. Pod osłoną artylerii szańca gotowi przerzucić się przez Wisłę na Kontona. Słusznie. Słusznie. Sokolnickiego wesprze Blumer ze swoją grupą z Serocka. Proszę o chwilę rozmowy. Proszę, słucham. Panie pułkowniku, o co go oskarżacie? Andrzej jest niewinny, przysięga. Nie wyczuwa Włościanka, uspokoi. Toć sądu jeszcze nie było. Czy zas
samowolne oddalenie się od kwatery grozi aż kara śmierci. Ja się pokoju nie, ale to wojna, wtedy są wszelkie pozory dezercji. Ale on nic nie wiedział o rozkazie. Zeznał, że uczynił to z premedytacją. To niemożliwe. Znam Andrzeja od dziecka. Nigdy bym go o tak hańbiący krok nie posądził. Ale wobec przyznania się do winy i odmówienia wszelkich wyjaśnień, co go do tego skłoniło... Panie pułkowniku, porucznik Andrzej tej nocy był u mnie. Gdyby przewidział wymarsz, toć by się nie oddalił. Jakże go bronić, skoro sam się oskarża? Jeśli honor nakazuje mu pokryć pewne fakty milczeniem, ja jego tajemnicę muszę uszanować. Sam wydał wyrok na siebie. Szkoda. Od wyroku byłoby jeszcze odwołanie do łaski księcia wodza. No ale niestety książę dla dezerterów jest nieubłagany. Honor żołnierski nade wszystko stawia. A czemu to Acan nie je? Muszę wejść, muszę! Co? Książę generał, wódz naczelny! Siadajcie, waszmość panowie. Czyńcie swoją powinność. Za czyny tak uwłaczające godności oficerskiej, za uchylenie się od spełnienia rozkazów czasu wojny, czasu starcia z wrogiem, sąd polowy ma jedną tylko karę. Karę śmierci. I tej się domaga. Udzielam głosu obrońcy. Miłościwi panowie sobie. Właśnie porucznik Zadora, Dalibóg, miłościwi panowie sędziowie, to jest niemożliwe. Teraz, porucznik Zadora, miłościwi panowie sędziowie, serce na dłoni, kawalerska fantazja i gotów jestem... Siadaj, waszmość. Znać łatwiej ci szablą szermować. Postaram się zastąpić cię godnie. Proszę. Powierzony mi został honor wojska, któremu przewodzę i w obronie tego honoru przemawiać chcę, waszmościowie. Haniebna to rzecz, dezercja. I nie masz na nią pardonu. Jest. Zanim wydacie na niego wyrok, zważcie, waszmościowie, w swoich sumieniach. Można piętno infamii. Przy moim boku walczył dzielnie pod Raszynem. Znam. I wy go znacie jako rycerza bez trwogi i skazy. Nie, waszmość panowie. Nie mogło tchórzostwo być przyczyną jego postępu. Inna to musiała być przyczyna. Przypadkowo znam ją, waszmościowie. Poruczam. Broni jej mościanki! Cicho! Tego się gapisz, miskę patrz! Zatrudny! Masz panu dla mnie, dla mnie wina! No i co tutaj? Ale sympatycznie nie ma. Ojście Kozubski, a Apolinie nasz, a może byś tak ruszył do ataku was? Twoim wąsikom ponoć żadna się nie oprze.
Bo cóż mam tu kiedy... Kiedy rekuza pewna. Życia. Tandem tedy jej zdrowie wznoszę, wasz mościowie! Biła! Biła! Żryj, żryj, chudziaku. Tyle twojego, co nażresz. Ino patrzeć, jak cię na wojnie ubiją. I po wszystkim. Jak się macie, komarzysko? O, pan porucznik, dobra dzień. Witam. Przyszedłem opatrzyć Miadosza. Wiem go patrzył, panie poruczniku. Owca dostał podwójną ratę. Prawda, gniady? Krzywdy nie ma, co? Dzięki, sierżancie, bo mukarek tylko go pewnie rozsiodłał i w te pędły do kuchni zrejterował. No właśnie, ten wasz mości koperek to jeno do kapusty kwaszenia zdatny. Taki to ten dzisiejszy żołnierz. O, to nie to, co to my. Marengo, Frydland, Mantua. To nic, stary, jeszcze i my pokażemy, co potrafimy. Pan porucznik to tam pokaże, bo zacny z waszmości żołnierz. Aby jeno się babom nie dać zawojować. A która by mnie tam chciała? No już ci. Znam ja taką, co aż piszczy do pana porucznika. Zacności i śliczności niewiasta, ale zawsze baba. A z babami trzeba krótko. Ziem ja tak mojej baby twardo nie trzyma w ręce. To chciał. Te kluńia, rozmawiamy sobie. Cicho! Śniadanie narządzone. Chodźmy, panie poruczniku, bo tam Kasieńka za panem oczki wypatruje. Gdzie zaś? Bardzo jakoś na mnie nielaskawa. No, dużo się waszmość na tym zna. Mówi, że nie chce, a w serduszku aż piszczy. Takie już jesteśmy my kobiety. No, chodźmy, panie poruczniku. Panie poruczniku, melduję, że we wszystkich izbach są kwiaty. Waszmość źleś myślał. Nie rozumiem. No właśnie. Ale trudno waszmości tłumaczyć przy ludziach. Więc gdzie? Jak się wszyscy rozejdą, przyjdź waszmość, porozmawiamy. Może zrozumiesz. Smakuje? Co nie ma smakować? Osobliwie z takich rączek, delicja. A może mojej roboty? Sama piekłam. Niech mnie kula bije. Pan. Pókim żyw, takiej gęsi nie widziałem. Zjem cię ptaka jak wróbelka. Taki już jestem. Może być dobrze, aby było dużo. A co do dziewcząt? Masz asantę samo, Maksymy? No pewnie. Lubię ogromnie, jak się biło o mnie. Zadora, właśnie, właśnie. Pilny disko do sztabu, zawieziesz natychmiast. Uważaj, pułkowniku. Ani chwili czasu do stracenia. Bierz konia i rzecz. Zamówisz się osobiście do księcia ministra i powiesz, że... Sokolnicki odparł Austriaków dwukrotnie przy próbach sforsowania Wisły. Czy widziałeś, waszmość, jakieś nowe ich przygotowania? Nie, wasza książęca mość, ale ich straże przednie posuwają się szybko z biegiem Wisły ku górze. Aha, ku górze. Suponuję, że nie odstąpią od planu i oszańcują się gdzieś dalej. Co prawda Sokolnicki ma ich na oku. Ba, ale ze swoją garstką nie da rady. Pod odsłoną artylerii szańca gotowi przerzucić się przez Wisłę na Kontona. Słusznie. Słusznie. Sokolnickiego wesprze Blumer ze swoją grupą z Serocka. Koperek! Uważam, proszę jej mości. Nie widzieliście, gdzie pana porucznika? Jadem go widziałem. Był czegoś bardzo markotny.
A teraz gdzie jest? Dokumentnie nie wiem, ale tak sobie miarkuję, poszedł się gdzieś pocieszyć. Co też koperek bajduży? A już ci bajduży. Jejmość myśli, żeś jedna na świecie. Mój pan jeno palcem kiwnie, a najpiękniejsze za nim polecą. Co się stało? Szpiec. Otworzyć. Otwierać no, bo strzelę. Leży! Leży! Jezu, Maria! Równo stać, sakrną! Czapkę zdjąć! Aha! Verstanden? Nawet nie wiecie? Jaką grubą rybę złapaliście? O, od razu zmiarkowałem, że to nie drobna płotka. Palić bo człowiek na wojnie obeznany z tą szoską robotą. Pod Napoleonem nie takie już były okazje. Pamiętam raz pod Marengo czekaliśmy właśnie. To wyście go pojmali? Tak jest, książę generale. Dziękuję ci, mój stary. Porucznik Szczeński wyruszył natychmiast z rozkazem do generała Sokolnickiego. A jak za cyni strzelać, to wszyćkę szybę powypadali. Takie one są. Takie to zawzięte i mściwe. To teraz weźmiecie ten łowiec, cy incym razem. A ja jak jestem, to niech to ta będzie tak, jak mówicie. No. Wojtek! Ale mówię wam, dzielnie się spisał, to ten komar Austriaka postrzelił, związał i jazda z nim do księcia. To kto sterał, gospodę będzie prowadził? Ale nie wiem, może jeszcze wyzyje, choć miarkuję, że nie ma nadziei. Tak ją subrat postrzelił. Gospodarzu! Chodźcie no tu. W głębi korytarza po prawej stronie. A po czym je poznam? Dopiero za godzinę, jak wszyscy usną. Dobrej nocy, panie majorze. Tam na licha te rozmowy po nocy. Komaruniu, nie byłabym niewiastą, gdybym nie lubiła słuchać duserów. A nie byłabym sobą, gdybym nie splatała mu figla. Czyli warte zachodu. No, zbyt w sobie zadufany. Myślę, że na karczmarkę to dość kiwnąć. Dam ja mu nauczkę.
Czy wasza książęca mość raczy wydać jeszcze jakieś rozkazy? Nie. Nie, nie. Możesz masz mość udać się na spoczynek. Ja tu jeszcze zostanę. Czuję, że niewiasty chcą mi jakiegoś figla splatać. Muszę to spenetrować. Dobranoc, Wyszczański. Dobranoc, wasza książęca mość. A młodzież rada by wysobości? Potańczyć ma ochotę. Potańczyć. Gdyby książę raczył zezwolić. Prosimy. Toć czas wojny. Mieliśmy skromnie pomuzykować, powieczerzać, a tu... Prosimy, mości książę. Prosimy, mości książę. To się okazja jest. Wczorajsza Wiktoria pod górą, jutrzejszy odjazd księcia. Ha, wtedy ulegam. Tańczcie państwo, jeśli ochota. Dziękuję. Regardez, cher comte, voilà une fillette. Oh, comme elle est jolie, comme elle est belle. Mais non, elle est plus que belle, elle est charmante, elle est gracieuse. Mademoiselle, vous permettez que je vous présente, monsieur le comte. Tiens, tout le comte. Et comte de Sally. Ah ah, de Sally. Qu'est-ce qu'elle est? Est-ce que je sais, est-ce que je sais? Mademoiselle, et permettez-moi que je vous présente monsieur le général Hutton. Nie wie tam, nie, nie wie. Qu'est-ce que l'a dit? C'est ce que je sais. Mais les yeux. Ah, oh, c'est vrai, les yeux. Les yeux? Dziękuję bardzo, ja nie jestem głodny. Ja światło. Qu'est-ce que l'a dit? Mais je dis mnie, oh, ci. Czy co? Qu'est-ce que ça veut dire, ci co? Oh, ça, je comprends déjà. Oh, quoi? Ah, ça, je ne sais pas, madame. Merci. On commence. Vous permettez, madame? On commence. Vous permettez, madame? Cher comte. Cher général. Cóż to za wizyta? Bać panna tu? A to się major Rzęcki ucieszy. Jak to? Pan major Rzęcki jest tutaj? Tak. Więc może pomógłby mi dostać się do księcia? Możliwe. Alors, vous permettez, madame? Alors, vous permettez, madame? O, excusez, monsieur. Madame est venue voir le prince ministre. Pas de chance. Pas de chance. C'est votre cher comte. C'est votre faute, mon général. Cher comte, cher général, adieu. Au revoir, cher comte. Au revoir, cher comte. Zbyszku, pozwól. Zatańczysz z panią. Ja jestem na służbie. Wszyscy na miejscach, lansier. Proszę. Wina się jeszcze trochę napije i dobranoc. Proszę, niech się wasi panowie nie inkomodują. Dobranoc, wasza... Panie majorze, dobrej nocy. Czy aby my się tu wszyscy pomieścimy? Nie zabraknie izb w gospodzie? Niech się pan major spieszy, bo gotowi wszystkie zająć. I cóż ja wówczas pocznę? Któż mnie przygarnie? Mówiłaś mi, Aśćka, że masz konterfekt księcia Józefa. A radbym go obejrzeć. No, nie. Dlaczego?
głębi korytarza po prawej stronie. A po czym je poznam? Dopiero za godzinę, jak wszyscy usną. Dobrej nocy, panie majorze. Tam na licha te rozmowy po nocy. Komaruniu, nie byłabym niewiastą, gdybym nie lubiła słuchać do seru. A nie byłabym sobą, gdybym nie splatała mu figla. Czyli warte zachodu. No, zbyt w sobie zadufany. Myślę, że na karczmarkę to dość kiwnąć. Da mi ja mu nauczkę. Co się stało? Nic nie rozumiem. Nie weszliśmy bramą, tylko przez płot. Tu taki zwyczaj. Kto pierwszy raz musi przez płot? Jakieś dziwy. A dlaczego się chłamy? Bo tego sługusa nie znam. Za moich czasów nie służy. Drugi idzie ci. Cina zajedzie. Pan, panie Ziółkowski. To jest Ziółkowski. On pójdę, zagadam go i odwiodę od wejścia. A wasz ościanka wtedy ruszaj śmiało. Dobrze, dobrze. Co we mości Dziółkosiu? Co? A sam czego tu szuka? Kto jest zacz? Dziółkosiu, nie poznajecie? Toć wasz krewnia. Moja siostra i wasza siostra. To nigdym wasz... siostry nie miał. Nie, to jest chciałem rzec. Wasz brat i mój stryj. Gdzie diabeł, to ci brata to... nie mam. Coś mi tu acan cyganisz. Nie. Mów prawdę, czego tu szukasz? Panie kuchmistrzu, to jest panie ochmistrzu. Właściwie chodzi o to, byłem do Czeladnej, bo tam moja narzeczona w służbie jest. Patrzę, a tu złodziejaczki z piwnicy wino wynoszą. Co? Gdzie? On, panie Ziółkowski, biegnijmy. Poruczniku. Jak to się stroi, moja gołąbeczka? Do cna chcę oczarować naszych gości. O, dużo dbam o nich. Nawet o tego, co właśnie wrócił z podjazdu? Tego. A już ci.
Zatrzymała mu ten sam alkierzyk, co go zajmował przed odjazdem. Psujesz go, gotów Bóg wie, co pomyśleć. Wart starania, bo zacny kawaler i oficer na schwał. No ale chodźmy, Kasieńko, bo tam żołnierze nie chcą jeść bez swego widoku. Za chwilę, tylko sprawdzę, czy jest... Jeść chcemy! Głodniśmy! O czym? Po próżniactwie? O jeszcze mówią, że żołnierze! Pod Frydlandem 5 dni nic się nie miało w gębie, a to już dobrze było! Ale jak który żołnierz popatrzał na marketankę komarową, to mu się zaraz jeść odechciało! Panka, mata, ruszaj się! Czemu nie jesz, smyku? Muszę chwilę odsapnąć. Jedz, jedz. Żołnierz musi jeść na zapas, bo nie wiadomo, co jutro będzie. Jutro? Jutro ryba, bo post. Panda, podawać. Więc widziałeś wać pan ich przednie straże? Piechota? Jazda? Huzarzy, panie pułkowniku. A na wprost nowego dworu austriackich saperów widziałem przy zbijaniu pontonów. Aha, aha. No tak też myślałem. Spróbują przerzucić się wyżej. Majorze, przygotować raport do głównej kwatery. A wać pan odpocznij. Będziesz mi potem potrzebny. Uważam, panie pułkowniku. Oh, my God!